Hej, ty! Per aquí! Per aquí, per aquí! Hablas inglés? Mówisz po angielsku? Jak powiem tak, dostanę robotę? Może się nada. Wszystko jest możliwe. Albo nie. Do czego się nadam? Do małżeństwa. Chcę cię zatrudnić jako mojego męża. $100,000 rocznie. Żarty ze mnie robisz, nie? Mogę spytać dlaczego? Nie możesz, Jesus. Na jak długo? Aż do śmierci. To praca na pół etatu. Masz być gotowy na każde wyzwanie, bo musimy zachować pozory. Ale możesz mieć własne życie. Nie mam czasu, ślub za 48 godzin, tak czy nie? Tak. Jestem bogaty. Przykro mi. Wiecie, jak to jest. Na razie. Spokojnie. Będzie z tobą na zawsze. Kto ją odnajdzie, dostanie Porsche. Co teraz? Nic nie zrobiłyśmy. W dzisiejszych czasach aresztują nawet pracodawców. Co? Uciekajmy. Co ty wyprawiasz? Nie mam czasu siedzieć w areszcie. Nie tak sobie wyobrażałem dzień ślubu. Mogę tak siedzieć, czemu nie? Będziesz siedzieć w pudle, jeśli mi nie powiesz, jak jechać. Dawaj tutaj. W lewo. Potem w prawo, na starą bocznicę. Ale jaja. Teraz ja prowadzę. Nie, przeczekamy. Słusznie, u mnie. Przyczajmy się. No i muszę powiedzieć mojej dziewczynie, że się żenię. Najlepsi detektywi, a sprawę i tak załatwia kobieta. Znalazła się? Dzwonili z policji w zachodnim Teksasie. Strażnicy graniczni zatrzymali naszą limuzynę. Rysopis się zgadza, ale smarkula uciekła. Co ona robi w Teksasie? GPS. Możemy wykorzystać GPS? Jestem twoją pierworodną córką. Mogłam studiować na Harvardzie, ale nie chciałam. Czekamy, aż satelita się dobrze ustawi. Zlokalizujemy ją w ciągu godziny. Bierz samolot i leć do Teksasu. Czekaj na sygnał. No już. Rex, kiełbaski. Jak ostatnio zasnąłeś przy grillu, 12 akrów państwowych lasów poszło z dymem. Drzewa odrastają. Matka natura to odporna baba. Wygraliśmy. Dom nie do poznania. Napisałam dobry list do telewizji.
Nasz chłopak wygrał zdrabkę. Jesteś biały? Mam biały kolor skóry. Jest śniada, bo całymi dniami koszę trawę. Strasznie jesteś nerwowa, jestem adoptowany. Masz na imię Jesus. Nikt nie zatrudni obywatela Stanów, bo oni żądają wysokich pensji. Dlatego to noszę. I stale ktoś mnie zatrudnia. Mam na imię Bo. Bo? Rezygnuję. Dlaczego? Za duże ryzyko. Potrzebny mi Latynos, a nie Bo. Mogę być Latynosem. Uważaj. Znasz hiszpański. To Teksas. Muszę wiedzieć, co Meksykanie mówią za moimi plecami. Mam. Jestem Normando. Urodzony w La Ciudad de México, czyli w Mexico City. Przywieźli mnie tu, jak byłem mały. Uda mi się. Sam nie wiedziałem, że będę takim świetnym Meksykaninem. Nie. Nie wrócę na róg. Przy kosiarce nie zarobię 100 000. Rozumiesz? Masz szczęście, że nie mam czasu szukać innego męża, Normando. Super! Wreszcie dostałem porządną pracę. Naprawdę ryzykujesz. Muszę tylko przemienić kosiarza trawy Jesusa w księcia Normando i powiedzieć ojcu, że jestem zakochana. To proste. Ślub jest za 2 dni. Mój narzeczony będzie nie do poznania. Nie chodzi tylko o wygląd, ale także o sposób myślenia. To się nie uda. Uda się. Dzwoń do Manchy. Do Sandy? W życiu nie miał takiego wyzwania. Niech tu przyślą samolot. Rusz się. Ma torebkę od Gucci'ego. Marzę o taki. Zrobimy mały przystanek. Nie. Moja dziewczyna jest w robocie. Muszę jej powiedzieć, co jest grane. Jedziemy na lotnisko. Ale fart, ona pracuje na lotnisku. Fajnie, że się poznacie. A może nie fajnie. Czekają na nas w San Diego. Samolot jest tutaj, w Teksasie. Boże, znaleźli mnie. Jakim cudem? Twój ojciec nie żałował kasy. Ma znajomości we władzach. Wyrzucą mnie z Palestry. Spadaj! Mam nadzieję, że to poczuli. Straciliśmy sygnał. Jedźmy na lotnisko. To może być zasadzka. Nie, wynajmij samolot. Niech będzie pod parą. Jestem z ciebie dumna. Wreszcie się wyprowadzasz. Należy mi się zapłata za twoje wychowanie. A Nikki? Robię to dla niej. Będę miał stałą pracę, wynajmiemy dom. Kim ja jestem? Gołym facetem. Twoim druhem i drużbą. Potrzebuję drucha? Każdy facet potrzebuje. Ktoś musi nad tobą czuwać. Jestem twoim pudłem rezonansowym. I wezmę tylko 10%. Dobra. Dawaj. A to kto? Drużba. Możesz mnie polecić koleżankom. Niepotrzebny nam drużba. Ale musimy mieć kierowcę. Zwłaszcza jak nas przyuważą gliny. W 7. klasie wygrał wyścig ciężarówek. Dobrze. Pojedziesz na lotnisko. Tam się pożegnamy. Jesteś super. Muszę ostrzec Nikki. Nie powiedziałeś jej? Nie. Powinniśmy mieć kaski.
Spadaj, bo dostaniesz w dziób. Urocza. Poszliśmy razem na wagary w 10 klasie. Od tamtej pory jesteśmy razem. To nie jest myjnia samochodowa. Mogę spróbować? Zaczekajmy kilka minut, zmęczy się. Nie mamy kilku minut. Wygrałeś zdrabkę? Daję mu minutę. Niech sobie dzieciaki pogadają. Możemy porozmawiać? Nie będę owijał w bawełnę. Powiem wprost. No więc tak, posłuchaj. Czas minął. Jedziemy. No właśnie. Nie oddam go bez walki z Jiro. Jeszcze sobie porozmawiajcie. Wysiadaj, no już. To nie jest z Jira. A kto? Moja szefowa. Nie wiem, jak to się stało. Czy mam... Już nie żyjesz. Grałeś w zespole Menudo? To nasza szansa. Na co? Żeby się stąd wydostać. Nie będziesz już musiała myć samolotów. Ja zacznę znów grać. To teatr dla jej rodziny. Będę mógł zacząć normalnie żyć. 100 tysięcy? Rocznie. Tak mało? Jestem Nikki. Poznałyśmy się, jak trzęsłam wozem. Bo powiedział mi o twojej propozycji. 175 tysięcy plus 10. Znajdę kogoś innego. Jestem wolny. Zobacz, nie wydaj wszystkiego na automaty. Jadę do roboty. Nie martw się, to praca platoniczna. Wiedzą, że mają odlecieć bez pasażerów? Wiedzą. Spotkamy się w umówionym miejscu. Naprawdę zadzwonisz do ojca? Iluzję, czas zacząć. Pracujesz w firmie Mamma Dia? Mamma Dia to moja mama. Ja cię kręcę. Jak byłem mały, zażerałem się waszym taco. Źle to zabrzmiało, przepraszam. Zrozumiałam. Mamma Dia umarła? 3 lata temu. Przykro mi. Mnie też. Gorąco, co? Musisz być skoncentrowany. Będę ci podpowiadać. Patrz na moje ręce, to znaczy łaskotki. Mam cię łaskotać? Mój ojciec dba o cnotę córki, to jego czułe miejsce. To ona. Lola, córeczko. Aniołku, gdzie jesteś? Jak mogłaś uciec w takiej chwili? Baliśmy się o ciebie. Gdzie jesteś do diabła? Wybacz, tatusiu. Zakochałam się. Jak to? Tak szybko? Musiałam być sama. I przez zupełny przypadek spotkałam Normanda, moją pierwszą miłość z Princeton. Pamiętasz go, prawda?
Jasne. Zerwaliśmy, bo wyjechał do Barcelony na dalsze studia. Ale mieliśmy nadzieję, że znów się spotkamy. No i proszę. Oby to nie była jakaś sztuczka w związku z funduszem. To nie sztuczka, to miłość. Jedziemy do spa, żeby się odświeżyć. Zobaczymy się jutro w Santa Fe. Daj go do telefonu. Jest zajęty. Wiem, słyszę jego ręce. Dawaj go. Co słychać? Proszę pana? Hola. Macie spać w osobnych pokojach, bo osobiście cię wykastruję. Jest na lotnisku West Texas. Polubił mnie. Sekundę. Jest na lotnisku. Ty zostajesz. Ja i Bo jesteśmy braćmi. Ja jestem starszy. Bo uczy się ode mnie. Dlaczego? Bo jest się czego uczyć. Nie. Z bratem to będzie bardziej wiarygodne. Właśnie. Dodam, że z białym bratem. Wszyscy jesteśmy braćmi, siostro. Niech będzie odwrotnie. To nie oni mnie adoptowali, tylko moja rodzina adoptowała Breda. Nie wolno mu nic robić ani mówić. Witaj w rodzinie. Zabieraj łapy. Przecież od roku mówisz, że chcesz z nim zerwać. Nie to miałam na myśli. Gdzie idziesz? Muszę go mieć na oku. Sama nie wiem. Lecisz czy nie? Mama Dia przed śmiercią zmieniła warunki dotyczące praw Lori do środków z funduszu. Lola otrzyma pieniądze w dniu swoich 25 urodzin, czyli za dwa dni, tylko jeśli będzie mężatką, a pan podpisze ten dokument. Za 48 godzin musi mieć pański podpis i męża. A jeśli nie wyjdzie za mąż, albo ojciec nie zaakceptuje tego palanta Normanda? Lola straci prawo do pieniędzy. To straszne, że mogłaby ich nie dostać. Sama jest sobie winna. Cieszysz się, że siostra może zostać biedaczką. Ty dostałaś spadek swoje 25 urodziny. Nic już nie można powiedzieć? Chętnie się tu umoszczę. Jesteście w pracy. Chcesz? Byłby niezły piknik. Ustalmy zadania. Kontrakt i zamów mi to. Nie śpi, masz robotę. Ty się umyj i kup garnitur. Wiesz, co to jest, prawda? Takie śpioszki? Ty pójdziesz do Manczy. Kto to jest? Kochanie! Wróciłaś.
Ktoś w coś wdepnął? To Normando. Nasze zadanie na dzisiaj. To prawda. Nie ma czasu na operację plastyczną, będziemy improwizować. Mamcha uwielbia wyzwania. Oddychajcie. Sprawdziłam we wszystkich wyszukiwarkach, nawet nielegalnych. O wszystkim muszę myśleć? Lola pewnie używa cudzej karty kredytowej. Jakiego psa zawsze ma na smyczy? Ninę. Każda minuta bez informacji to stracony dzień urlopu. Pani nie daje urlopu. To ma być złośliwość? Moje panie, witam. Nie znacie mnie? Zdradzę wam sekret. To błąd. Kochanie, Manchita zrobi szkic. Niech przemówią barwy. Niczego nie ukrywaj. To musi być wizerunek, którym będzie zachwycony mój ojciec. Jak pozna Normanda, musi się zakochać w przyszłym zięciu. Wyrzucą nas z roboty. Aleś ty głupia, bo zarabia teraz setki tysięcy. Jaki to ma związek ze mną? Mogę cię zatrudnić. Jako kogo? Asystentkę, pokojówkę, osobistego astrologa, coś wymyślę. Hej wy, dwie kelnerki przyszły dziś na kacu, zastąpicie je. Bo poznaj Normanda. To nie jest Normando. Wiem, co robię. Nie wiesz, nie jestem taki. Stworzyłam Normanda. Jest nienormalny. Muszę się dobrze czuć. Nie czuję się dobrze w różowym. Mój tata lubi takie stroje. Okulary odpadają. Dodadzą ci inteligencji. Przyklapnięte włosy? Normando ma włosy do góry. Słusznie. Wiesz co? Zwalniam cię. Przystojniaku, chcesz zarobić? Dobra, wygrałaś. Dobrze zapłacisz, będę kim zechcesz. Musimy to przeanalizować punkt po punkcie. Dlaczego ja wrzeszczę? Kawa. Wszystko gra, a zaraz wrócę. Stójcie, zaraz. Mała zmiana. Wygląd załatwiony. Teraz sposób myślenia. Masz wszystko?
Świetnie. Za 2 godziny wszystko będzie gotowe. Niech od razu podpisze, żeby się nie rozmyślił. Chyba umie się podpisać. Przyhamuj. Jak mam to wszystko zrobić sama, bez snu, w takim napięciu? Właśnie o to mi chodzi. Specjalnie zmieniłeś wizerunek. To prawda. Uspokój się. Stawiasz pod znakiem zapytania całą operację i każesz mi się uspokoić? Czuję się rewelacyjnie. Wszystko mi się uda. To chyba coś znaczy. Stolik gotowy, panie Normando. Macie tu kurczaka w panierce? Powinniśmy się lepiej poznać. Powinieneś poznać Normanda. Nie wiedziałem, że to taki głupek. Daje mu prezenty. To książki. Nikt nie lubi książek. Spodobał jej się. On jest w pracy. Ale ona coś kombinuje. Do roboty. Hobby mojego ojca. Jak od niechcenia wspomnisz coś o broni z czasów wojny secesyjnej, zapunktujesz. Rozumiem. Której wojny secesyjnej? Żartuję. Zamówiłam to wino, bo mój ojciec je... Dobre. Skończmy z tą lekcją. Zróbmy coś, dzięki czemu nasza sztuczka się powiedzie. Poznajmy się. Nie muszę znać Bo, muszę znać Normanda. Dlaczego to robisz? Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Rodzina nie zaakceptuje tego, że jesteś lesbijką. Potrzebny ci poradnik dobrego obserwatora. Więc pieniądze. 25 milionów. Dolarów. A ja dostanę ile? Umowa to umowa. Nie nauczyli cię tego na trawie? Na trawie? Dobre. Musisz mieć męża, żeby dostać kasę. Moja kochana mama stale mówiła mi o ślubie. Im więcej mówiła, tym mniejszą miałam na to ochotę. Zapewniłam ją, że nigdy nie wyjdę za mąż. A ona przed śmiercią dopisała klauzulę, że mogę dostać pieniądze tylko po ślubie. I że ojciec musi zatwierdzić kandydata. Ciebie. Wezmę kasę i zwiewam. Dokąd? Nie mogę prowadzić biznesu z moją siostrą. Załatwię formalności i tyle mnie zobaczą. Pieniądze dadzą mi wolność, która jest o wiele więcej warta. Teraz wiem, o co gramy. Możesz na mnie liczyć. Ja zawsze wygrywam. Od pana bez koszuli. Do dna! Bądź delikatna. O mamy? Świetnie. Musimy być w sobie zakochani, wyjadać sobie z dzióbków.
W mojej rodzinie nikt nie wyjada z dzióbków. Nie ma uścisków, ani nawet przybijania piątki. Ja też chcę zdobyć kasę. Ale ludzie muszą uwierzyć, że cię kocham. A ty mnie. W pani pokoju czeka na panią ważna wiadomość. Zobaczę, o co chodzi. Chcesz trochę ochłonąć? Co ty tu robisz? Mówiłeś, że to szopka. Przystawiasz się do niej. Nie. Wyglądacie, jakbyście chcieli się bzykać na tym stole. Taką mam pracę. Robię to dla nas. Przez ciebie wszystko może szlak trafić. Nie przeszkadzaj mi. Nie chcę już kosić trawników. W podręczniku napisali, że trzeba odejść od stołu, jeśli oblejesz wodą intymne miejsca. Wiesz co? Co? Musimy popracować nad twoim akcentem. Jakim? Musisz mówić jak latynos. Oglądałem Zorra 14 tysięcy razy. Będę jak Banderas. Uważaj. Strzeż się mojej groźnej szpady. Poćwicz jeszcze trochę. Rozmawiałam z Bo. Wracamy? Nie, jest gorzej niż było. Jak to? Bo nie cedził słów, nie owijał w bawełnę, nie patrzył w ziemię. Nie znam go takiego. Dalej pachnie jak męskie stopy. Bardziej jak stopy niemowlęcia polane perfumami. To nie tak źle. To straszne. Jest przystojny, nabrał pewności siebie. Wiesz, co zrobi? Zostawi mnie. W życiu do tego nie dopuszczę. Podpisz cyrograf. A jeśli czegoś tu nie akceptuję? Nie płacę ci za akceptację, tylko za udawanie mojego męża. Mąż podporządkowuje się decyzjom żony. A jeśli to mąż będzie miał rację? To niemożliwe, ja się nie mylę. Podczas spotkań rodzinnych to żona angażuje się w dyskusję i wymianę zdań. Musisz robić to, co ja zasugeruję. Nie mogę tak pracować. Jestem zawodowym mężem, a nie zawodową żoną. Udaję. Gram. O mało nie padłaś. Potrzebna mi kasa, nie będę się wdawał w szczegóły. Ale dopiszmy punkt o otwartości. Otwartości? Ja niczego nie ukrywam przed tobą, a ty przede mną. To będzie dość nudne. Ale dobrze. Za otwartość w małżeństwie. Cheers.
Kto tam? Jak mnie znalazłeś? Spokojnie, kotku. Kto to jest, kochanie? Kim on jest? Marco? Poznaj Normanda, mojego nowego narzeczonego. Normando to Marco, mój były narzeczony. Były? Grałeś w kapeli Color Me Bad? Zakochałaś się następnego dnia? Znamy się z Normandem od lat. Studencka miłość. Porozmawiajmy. To koniec. Muszę z tobą porozmawiać. Zdradziłeś mnie. Nic się nie zmieniło. Zmieniło się wszystko. Kochanie, chodźmy na drinka i będziemy się kochać do rana. Błagam, wysłuchaj mnie. Nie masz prawa błagać. Ona nic dla mnie nie znaczyła. Więc dlaczego nie chcesz powiedzieć, kto to? Jakaś fanka idiotka. Fanka idiotka. Postawiłeś na szali nasz związek dla fanki idiotki. To żałosne. Przeleciał ją 3 dni przed ślubem. Zadzwonili z hotelu Niegrzeczne Gniazdko. Nie mogli sprać z dywanu brązowej farby do ciała. Chwała Bogu, dzięki temu znalazłam prawdziwą miłość. Jeszcze tu jesteś? Ślub jest za 2 dni. Rzuciłam cię, za 2 dni wychodzę za niego. 2 razy martini? Nieprzyzwoite. Posłuchaj, wyjaśnijmy to sobie. Chyba nam się to należy. Nie. Nie możesz tak po prostu zapomnieć. Skąd wiesz? Latynowska duma. Boisz się, że cię przekonam? Muszę z tobą porozmawiać w 4 oczy. Dobra, szefie. Odwal się. To teraz moja dziewczyna. Szefie? Dziewczyna? Mieszkałeś w przyczepie? W Panamie takim jak ty wycieramy podłogę. W Panamie? Nie umieliście nawet wybudować kanału bez naszej pomocy. Coś ty powiedział? Następny etap. Porozmawiajmy. Umieram bez ciebie. Weź, proszę. Zastanów się. Pomyśl o nas. Oddalaliśmy się od siebie. Gdyby nie sprawa z funduszem, rozstalibyśmy się. Teraz jest inaczej. Chcę być z tobą. Przykro mi, spaprałeś sprawę. Kocham cię. Kocham innego. Nie poddam się. Dobra robota. Robię, co do mnie należy. Udało mi się. Padam z nóg. Jak tam praca? Poznałem ryzyko zawodowe. Całowaliśmy się. Na całego. Żebyś wiedział. Chciałem kupić Nikki pierścionek, ale teraz... Co ty gadasz? Stary. Nie kombinuj z szefową.
Nie możemy stracić tej okazji. Odbierzesz kasę, dasz mi 10% i rób, co chcesz. Chcesz? Moje poglądy polityczne są umiarkowane. Musisz to mówić z przekonaniem. Co to znaczy umiarkowane? Że są po środku. Czego? Dobrze. Proste pytanie. Ulubione piwo? Budweiser. Dos Equis, senior. Mów jak Normando. Tatusiu, poznaj Normanda. Miło mi. To boska posiadłość, prawda? Oczywiście. Architektura jest... Jestem pod wrażeniem, a mnie nie imponuje byle co. Jaki styl architektoniczny najbardziej cię interesuje? Wszystkie. Wszyściuteńkie. Ale ostatnio fascynuje mnie architektura krajobrazu. Fantastyczny żywopłot. Ja też bym tak go przyciął. Trzeba się nieźle napracować, żeby uzyskać taki kształt. A niech mnie. Najlepsza. Trawa bermudzka. Odporna na suszę, rośnie w każdych warunkach, tworzy piękny trawnik. Jeśli ją odpowiednio kosić. Koszenie to podstawa. Skąd tyle wiesz o trawie? Ma hopla na punkcie gleboznawstwa. Mój książę z bajki. Mam kogoś zabić, żebyście mnie zauważyli? To Simona. Miło mi. Jestem starszą siostrą Loli, chociaż wszyscy mówią, że wyglądam młodziej. Popytaj. To mój mąż, Javier. Chodźmy do gości. Przedstawiam mojego starszego brata, Geralda. Jest biały. Bardzo biały. Jestem biały. Jest sierotą. Przygarnęliśmy go. Wychował się jak Latynos. Pański pałac jest zaczarowany bez cienia wątpliwości. Przywitajmy się. Jaki pan silny. Gdzie są wasi rodzice? Mamo. To wielka tragedia. Utonęli. Ich jacht wycieczkowy poszedł na dno 6 lat temu. To dla nich bolesny temat. Straszne. Napijemy się? Trudno mi się z tym pogodzić. Wiem. Chyba rozumiesz, że muszę mu się bardzo dokładnie przyjrzeć. Bez uprzedzeń. Sprawdzę, czy ten Normando może wejść do naszej rodziny. Normando jest wspaniały. Wiem, co jest najlepsze dla mojej córki. You
Weź się w garść, bo oboje wylądujemy na bruku. Miałem ochotę wydać polecenie, żeby rozjechała cię ciężarówka. Ale uratuję ci życie. Nie mogę dopuścić, żeby ten idiota Normando został moim zięciem. Musisz na powrót zdobyć jej względy. Lola nie może mnie znienawidzić. Może pan na mnie liczyć. Hi, I'm Tony Robbins, and I want to welcome you here to Personal Power, 30 days to a totally... Today, you're beginning something that can truly change the quality of your life forever. I'm speaking for you. Hey, lady, are you okay? Wszystko w porządku? Yeah, but you ain't... U mnie tak, u ciebie nie. Hey, let's switch up! Mój wóz! Uniwersytet w Barcelonie, imponujące. Co studiowałeś? Architekturę. A w Princeton? Też. Architekturę można studiować wiecznie. Stale budują nowe domy. Może się przespacerujemy? We dwóch. Facet z facetem. On nie może dużo chodzić, ma kontuzję, pogrze w polo. Muszę iść, wszystko naprawię. Niech się poznają bliżej, nie pamiętam go z Princeton. Masz wybiórczą pamięć. Powiem szczerze, on mi się nie podoba. Nie szkodzi. Jest jakiś taki nieswój. W porównaniu z Marco, nie ma szans. Wynoś się stąd. Nie chcę być natrętny, ale zasługuję na drugą szansę. I dostanę ją. Jasne. Tutaj trzymam swoje skarby, kiedy ich nie eksponuję i nie wypożyczam do muzeów. Niezła kolekcja. Colt z 1885 roku. Cudo. W dodatku nadal działa. Ciekawe, czy jest nabity. A teraz zrób, co do ciebie należy. To znaczy? Powiedz prawdę. Prawdę. Architektura nie bardzo mnie pociąga. Ale byłem raz w Barcelonie. Mów dalej. Chciałem tam studiować muzykę. To moja pasja. Instrumenty. Tym chcę się zajmować w życiu. Lola bała się, że pan nie będzie tym zachwycony. I miała rację. Porozmawiajmy o tym, przekonam pana. Loli potrzebny jest silny mężczyzna. Muzycy są słabi. Coś panu zagram. Dobrze? To już tu było, jak kupiłem dom. Chcę ją spalić. Spalić? Dlaczego chce pan spalić zabytkowy instrument? To oryginalny dreadnought Martina z 1934 roku. 14 progów. Stalowe struny. Trochę uszkodzona, ale można ją zreperować. Jest coś warta? 70-80 tysięcy, co?
Zamieniłeś wodę w wino. Niektórzy nazywają mnie Jesus. Nie wypadłeś z gry. Czy wygrasz, zależy od ciebie. Co teraz? Nie zdążymy. Szybko. One żyją. I co? Musiałem zmienić plan. A nasz kontrakt? To ja kontroluję. Spróbuj tego Chardonnay. Ma piękny dębowy posmak. Odpukać w niemalowane. Co za facet. Opowiedz jej o Jesusie. Co to było? Nie wykorzystałaś swojej szansy. Teraz ja kieruję akcją. Wiesz, co będzie, jak dasz plamę? Znowu będę kosił trawniki. Ja też mam dużo do stracenia. Obserwuj mnie i rób, co do ciebie należy. Do mnie? Tak. Bądź we mnie beznadziejnie zakochana. Nie widać, żebyście udawali. Weszliśmy w rolę. Raczej wypadliście z roli. Przestań. Nic nie mówię, ale twoja dłoń musnęła jego pośladek. Przypadkowo. Wypijmy za dobrą inwestycję. I wysokie zyski. Wysmarowałeś się czymś, czy promieniejesz sam z siebie? Jestem na służbie. To też praca może być taka przyjemna. Nie tylko. Normando zyskał szacunek i podziw. To dla mnie miła nowość. Ciekawa gra wstępna. Zdążycie, ocean jest tam. Szybko. Za mną. Łapcie je, zanim dostaną porażenia. Wszyscy go uwielbiają, co mam robić? Musisz jakoś zaimponować gościom, pokaż się. Jak? Coś chyba umiesz. Proszę Państwa, chcę uczcić ten cudowny dzień i oddać hołd tej cudownej kobiecie. Podzielę się z Wami czymś, co tkwi głęboko w mym sercu.
Dziękuję. Byłem w zespole Menudo. Czy ja też mogę spróbować? Zatytułowałem ten utwór Cudowna Lola. Jeszcze raz zagra i po tobie. Mam skarb, nie gitarę. Każę otworzyć mojego ulubionego szampana. Znalazłem 80 tysięcy. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że jesteś muzykiem? Zawsze chciałem tak zarabiać na życie. Zjadała mnie trema. Normando jej nie czuje. Dlaczego kosisz trawę? Jak skończyłem liceum, zacząłem pracować w sklepie muzycznym. Gitara zeszła na dalszy plan. Dobiegałem 30, właściciel sklepu umarł, sklep zlicytowali, a stary Bo znalazł się na bruku. Nie mogłem znaleźć innej pracy, dopóki nie zjawiłaś się ty. Cieszę się. Normando ma wielki talent. Don't worry, sir. We didn't use guitar. Menudo, nie mieliśmy gitar. Sir? Stawką jest twój fundusz. Sytuacja jest dosyć trudna, nie sądzisz? Ale na szczęście Normando to niezła partia. Naprawdę? Oczywiście. Nie może zarabiać jako muzyk, dam mu pracę w dziale promocji. Gratuluję. Wychodzisz za mąż. Dziękuję, tato. Podpisał, bierzemy ślub. Przestań, przepraszam. Ty głąbie, zaakceptował Normanda. Z nami koniec, nie dostaniesz ani centa. Ty i twoja farba do ciała. Spokojnie, naprawię to. Jak? Nie chce za ciebie wyjść, więc nie zostawisz jej przy ołtarzu. Dotrzyma terminu, a ja nie dostanę 25 milionów, na które ona nie zasłużyła. Mamy czas do jutra wieczór. Wiem, jak uwieść Lolę. Przypomnę jej, jak to było, kiedy się pokochaliśmy. To jeszcze nie koniec. Zatańczymy? Wolę nie. Bo wszystko się wyda? I tak dobrze nam idzie. Może iść jeszcze lepiej. Mm-hmm.
Okropna muzyka. Tata ją uwielbia. Jego zięć zmienia stację. Grajmy jego ulubione kawałki. Boisz się zaszaleć? Nie rozumiesz. Na imprezie trzeba się spocić. Zniszczą podłogę. To się nam podobało. Daj spokój. A tak dobrze się bawiłem. Chcesz się zabawić? Co masz na myśli? To i ową. Nie zostawiaj mnie. Muszę iść za nim. Wagary, jesteśmy niegrzeczni. Za godzinę wrócimy. Jako mój przyszły mąż, musisz coś o mnie wiedzieć. Naprawdę będziemy niegrzeczni. Dokąd jedziemy? Zobaczysz. Za tym wozem. Pokręcimy się? Gdzie się tego nauczyłaś? To proste, jak coś lubisz. Startowałam w wielu konkursach. Coś ty. To cię dziwi? Myślałem, że jesteś nudna. To było moje całe życie. Ale ojciec nie chciał o tym słyszeć. W tajemnicy złożyłam podanie do Juilliard i pojechałam do Nowego Jorku na przesłuchanie. Chciałam go postawić przed faktem dokonania. Chyba wiem, co się stało. Wysiadłam z taksówki przed szkołą, a tam stał ojciec. Poinformował mnie, że będę studiować biznes, bo muszę przejąć rodzinne imperium. Inaczej mnie wydziedziczy. Szósty zmysł mi mówi, żeby cię przyjęli. Jesteśmy sami. Tak. Nie musimy udawać. Nie udajemy od paru godzin. Nikki! Zostaw go, jest wielki. Uspokój się. Obmacywałeś ją na parkiecie. Może to twój narzeczony, ale to mój facet. Nie to miała na myśli. Słuchaj, ona wróci do domu, a my porozmawiamy. O co chodzi? Załatwię to, wracaj. Przyjadę później. Jedź.
Look, I'm sorry, it got out of hand. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, wiem. Jak mogłeś? Taką mam pracę. Nie wyglądało, żebyś był w pracy. Musiałem ją przy sobie zatrzymać. Ten cały Marco nadal się do niej przystawia. Jej ojciec podpisał zgodę, ale musimy wziąć ślub, przecież wiesz. Nie chcę stracić tych pieniędzy. Mówisz prawdę? Jestem z nią dla kasy. Znam cię od liceum. Wiesz co? Co? Umiem poznać, kiedy kłamiesz. Od dawna się między nami nie układało. Wiedziałam, że cię stracę. Nie stracisz mnie. Kochasz mnie czy nie? Parszywy drań. Pójdziesz za mną i walnę cię butelką. Ja rządzę w tym związku. Cicho bądź. Wyjaśnijmy coś sobie. Coś ci się pokręciło. Ja mówię, ty słuchasz. Mamy do wykonania zadanie. Trochę za bardzo się wczułeś w rolę. Ty też. Nie. Lola. Patrzę ci w oczy. Podejdź tu. Ja nie udawałem. Powinnaś wiedzieć. Kto tam? Otwórz! Boże. Proszę. Przyjemnie ci samemu w pokoju? Tak. Szykuję się do snu. Napijmy się na dobranoc. Pycha. Pogadajmy jak facet z facetem. Zostaniesz członkiem naszej rodziny. Musisz zrozumieć pewne niuanse. Niuanse? Lola zawsze będzie dzieckiem. Boję się o nią. Tu zaczyna się twoja rola. Moja. Trzymaj ją krótko. Krótko? Lola jest kapryśna. Nie potrafi się skoncentrować na jednej rzeczy. Choćby Marco, to świetny chłopak. Zdrada to nie jest wina faceta. To wina kobiety. Musisz ją kontrolować. Będziesz mi mówił o wszystkim, co się dzieje w jej życiu. W tej sprawie będziemy wspólnikami. Tak? Nie. Ma pan wspaniałą córkę. Jest inteligentna. Ładna. Potrafi walczyć. Koncentracja? Lola potrafi realizować cele jak nikt. Niech pan się o nią nie boi. Niech pan będzie z niej dumny. Żegnam. Zabieraj rzeczy i wynoś się z mojego domu. Coś ty zrobił. Myślałem, źle myślałeś. On nie może cię tak traktować. Zawsze był taki. Przeproszę go na kolanach, bo zwalniam cię. Wracasz do gry. I oddasz mi 90 000 za gitarę.
Trzy dni temu chciałaś za niego wyjść. Jedna mała zdrada. Wrócicie do tego, co było przedtem. Sama nie wiem. Być za niego, weź pieniądze i coś wymyślicie. Ojciec nie pozwoli na rozwód. Nie puści mnie stąd. Stale będziemy w tym domu. Przestań udawać, że nie chodzi ci o pieniądze. Tęsknisz za tabletkami z kofeiną, prawda? Czego chcesz? Ja będę twoją używką. To tylko biznes. Kochanie, Marco szaleje za tobą. Wyznał mi, jak bardzo cię kocha. Wzruszyłem się. Proszę, wysłuchaj go. Ostatnie dni były dla mnie okropne. Wiesz, co pomogło mi przetrwać? Kostaryka. Spotykaliśmy się może miesiąc. Pamiętasz tę ostatnią noc? Tańczyliśmy w klubie przy plaży. Było ze 40 stopni. Tańczyliśmy do świtu. To była najwspanialsza noc w moim życiu. Możemy tam wrócić. Już nigdy się na mnie nie zawiedziesz. Jak podejdą do ołtarza, podbiegniesz i powiesz, że to farsa. To będzie jak wybuch bomby. Możesz nawet powiedzieć, że jesteś z nim w ciąży. Jeśli chcesz. Musimy pogadać. Spadaj, znalazłam zastępstwo. Wróciłem do gry. Normando wyleciał. Lola mnie przyjęła. Moja siostra zostanie z niczym. Muszę się pozbyć tej dziewczyny. Co ci się stało? Później. Co z Lolą? Wróciła do Marka. No co, mów. On ją wystawi. Marco romansuje z Simoną. Od początku chciał zostawić Lolę przed ołtarzem. Simona chce przejąć jej pieniądze. Muszę ją ostrzec. Ale po co? Zamknijcie ich w pokoju bez okien. Niech sobie porozmawiają, dopóki nie minie termin.
Robisz to przez całą noc, odcięli kabel. Chcesz stąd wyjść? Nie mamy do czego wracać. Zrozumiałem to, zrezygnowałem z marzeń. Chowałem się przed nimi. Widziałam, jak się zachowujesz przy tej dziewczynie, przy tych ludziach. Jak się zmieniasz. Potrzebowałeś kogoś, kto by cię pchnął w dobrym kierunku. Ja nie potrafiłem. Wreszcie to wiemy. Mogę zostać sama? Pamiętaj o pieniądzach. Nie mówcie, że się nie cieszycie. Zaczęło się? Grają te melodie. Dasz sobie radę? Tak. Idź. Co tu robisz? To pułapka. O czym ty mówisz? Marco zdradzał cię z Simoną. Kłamiesz. Ślub się nie odbędzie. Ona chce ci zabrać pieniądze. Marco ucieknie sprzed ołtarza. Nie wierzę ci. Jorge, chodź tu. Otwórz te drzwi. Powiedzmy twojemu ojcu, może pozwoli na nasz ślub. Jeszcze jest czas. Musisz coś zrobić. Uwierz mi. Nie wierzę. Otwartość w małżeństwie, pamiętasz? Mówię prawdę, przysięgam. Wyrzućcie go za bramę. Co ty robisz? Wyrzućcie go z mojego życia. Już pora. Co robisz? Co cię tak śmieszy? To wszystko jest śmieszne, nie sądzisz? Dobrze się czujesz? Trzymaj. Czuję się świetnie. Możesz odejść. To właśnie miałeś zrobić, prawda? Teraz nie będziesz chyba tańczył. Czy to moja podła siostra? Nadal nosi elastyczne majtki spłaszczające brzuch. Nie zawsze je noszę. Co się z nami stało? Pamiętasz dzieciństwo? Miałyśmy wspólne zabawki. A potem zjawiły się pieniądze. Przestań. Przez chwilę nadal dzieliłyśmy się zabawkami. Już dawno przestałaś być moją siostrą, ale dzisiaj zostałaś moim wrogiem. Tato. Mama chciała, żebym wyszła za mąż, bo myślała, że to da mi szczęście. Ale ty namówiłeś ją, żeby dopisała tę klauzulę,
bo chciałeś kontrolować moje życie. A ja oszalałam i wynajęłam sobie męża. Tak. Przyznaję. Zaangażowałam Normanda. A Bo, jak każdy dobry pracownik, nauczył mnie, o co naprawdę chodzi w firmie i w moim życiu. Tak, zrobiłam to wszystko dla pieniędzy. Ale zrozumiałam, że przez pieniądze dawno temu rozpadła się nasza rodzina. Zatrzymajcie sobie pieniądze. Mnie nie są potrzebne. Pozwolisz jej odejść? W poniedziałek chcę mieć twoją rezygnację. Dlaczego? Bo członkowie zarządu tracą stanowisko, kiedy są oskarżeni o malwersację. Krótka przerwa. Jeszcze raz to samo? Wszystko gra? Proszę. Co podać? Od czego mam zacząć? Jak mnie znalazłaś? Zapytałam Breda. Nie musisz szukać słów, to moja rola. Tak? Jedno z tych słów to przepraszam. Nie rozumiałam, ile dla mnie zrobiłeś. Ale teraz rozumiem. Naprawdę? Bardzo długo byłam w pułapce. Może i ja to zaczęłam, ale to ty mnie uwolniłeś. Dziękuję. Bardzo proszę. Muszę wracać do pracy. Miło było cię zobaczyć. Hej, ty. Mówisz po angielsku? Jak powiem tak, dostanę robotę? Wystarczy, że powiesz cokolwiek. Do czego się nadam? Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Agnieszka Sobkowska, czytał Andrzej Matuł.